W sobotę 18 listopada na stadionie GKS-u Tychy odbyła się wyjątkowa piłkarska impreza. Był to mecz legend. Inicjatorem i pomysłodawcą była fundacja Safe Server Solution. Głównym celem była pomoc i wsparcie dla zdolnej sportowej młodzieży, natomiast dochód z imprezy będzie przeznaczony na organizację obozów i zgrupowań dla najmłodszych sportowców. O tej wyjątkowej imprezie opowiadał szerzej pan Marcin Sawicz, przedstawiciel fundacji Safe Server Solution. Wymyśliliśmy coś, czego jeszcze nie było w Polsce, czyli ściągnięcie gwiazd szerokiego formatu lat 90., takie jak Xander Del Piero, czy Michael Owen, czy Marco Materazzi do nas, do Polski, żeby wesprzeć fundację. A fundacja ma na celu pomoc młodzieży i dzieci w zakresie wyjazdów, między innymi na obozy szkoleniowe do Hiszpanii. Nie mamy ograniczeń co do grup młodzieżowych. Chcemy wyszukiwać gwiazdy, perspektywistyczne gwiazdy, które w przyszłości mogą być gwiazdy formatu Roberta Lewandowskiego czy Łukasza Piszczka, i pomóc im w spełnianiu marzeń i pomóc im w rozwoju. Mecz legend zgromadził wielkie sportowe sławy, piłkarskie gwiazdy sprzed lat. Byli to Włosi Alessandro Del Piero i Marco Materazzi, mistrzowie świata z 2006 roku. Poza tym znakomity przed lat reprezentant Anglii Michael Owen oraz Hiszpan Luis Garcia, zdobywca Ligi Mistrzów z Liverpoolem w 2005 roku. Marco Materazzi wspominał m.in. fantastyczny dla Italii Mundial w Niemczech w 2006 roku. Słynne pojedynki, tym m.in. półfinałowy mecz z Niemcami, który Włosi wygrali 2-0. The most important moment for me, maybe in my life, that one was the final, the real final, because we played against Germany, home team. So it's not easy because they never lost in that stadium, Dortmund. So it was an amazing game, absolutely. Tough, but was nice. What do you know about the present national team of Poland? I think they have a very good players in the team. We have one of the best strikers ever in football. Many goalkeepers. Zieliński, they played in a very big league. And then they grow. You know, the national team is not easy because you have to start every game again from behind, right? But they are very, very good. Michael Owen z sentymentem wspominał Mistrzostwa Świata we Francji w 1998 roku, w których zadebiutował jako niespełna 19-letni zawodnik. Strzelił pamiętnego gola w meczu z Argentyną i zyskał światową sławę. Yeah, it was a great World Cup. England had a very, very good team in this World Cup. Unfortunately, we ended up getting knocked out by Argentina on penalties. I will always look back and sort of regret that game in many ways. We had to play with 10 men for a large part of the game. I still believe we were the better team. If we had 11 men, maybe things would be different. And of course, penalties is always, you need a little bit of luck. So it was a disappointing game, even though it was probably the best game in the tournament, even though I scored a goal that probably made me famous around the world at the time, yes, for being so young and scoring such a good goal. So yeah, it was great memories, but mixed memories, you know, some happy and some sad. Z występu w Tychach cieszył się również hiszpański zawodnik Luis Garcia. Był bardzo zadowolony z tego, że razem z kolegami mógł wesprzeć młodych piłkarzy. Oczywiście wspominał również lata gry ze słynnym polskim bramkarzem Jerzym Dudkiem. No, I think it's been fantastic. I think we all had a great time. The people who came today, we had a chance of also training with some kids. And again,
when we participate in these kinds of events, and we know that we can inspire and we can help the young ones, the new generation, it's always great to be here and try to share our experience in football. Do you have a contact with Jerzy Dudek? Yes, a lot. Actually, I spoke with him yesterday, but he couldn't come because he was with the national team in Warsaw. And but I talk to him quite often. Marcin Sawicz zapowiada, że to nie koniec sportowych inicjatyw jego stowarzyszenia. To jest początek, więc to, cośmy zrobili w ciągu kilku tygodni, bo tyle to trwało, to jest obraz tego, co możemy zrobić w przyszłym roku, a w przyszłym roku planowane są 4 kolejne eventy, gdzie myślę, że nazwiska, które się pojawią już w połowie grudnia, na pewno zrobią wrażenie.